szczeka i hałasuje Haneczka. Cześć Hania. Hania, my wiemy, że ty dzisiaj jesteś solenizant, masz urodziny, kończysz 13 lat, 13, nie 14, tak jak mówiłam, tylko 13. To jest coś około setki, jak na, przeliczając na ludzkie lata. Hania, u nas czeka, bo ona liczy, że Antek je śniadanie na górze w pokoju, ona liczy, że Antoś jej otworzy drzwi i że ją poczęstuje. Nie dostaniesz, Haneczko, nic. Nie ma sensu tam siedzieć i czekać. Ty jesteś dzisiaj naszą solenizantką, ty dostaniesz specjalny obiadek w ramach urodzin. No, i taki z niej się żebrak na starość właśnie zrobił. Jak tylko czuje, że ktoś coś je, to zaraz wykorzystuje sytuację i próbuje. A to porwać. Tak, kochanie, no. Hania szczeka, widzisz? Ona chce śniadanko od Antosia. Hania, nic nie dostaniesz. Będziesz nieznośna, to nie, musisz się dobrze zachowywać, dzisiaj są twoje rodziny. Ej, piesek ma nas w nosie, ona jest zajęta żebraniem, nie ma szans, żeby na nas spojrzała. Cześć, dzień dobry, myśmy właśnie wstały z Laurunią i zabieramy się za śniadanie. Niestety, zobaczcie, musiałam usunąć wszystko ze stołu. Miałam te maty porozkładane normalnie. Miałam świecznik na środku. Niestety, nic już nie możemy mieć, ponieważ nasza Laura zaczęła chodzić. Próbuje chodzić, podtrzymując się różnych przedmiotów. Właśnie tak jak widzicie tutaj. Stoi, trzyma się i ściąga totalnie wszystko, co na stole leży. Ja na razie te maty położyłam na środek, ale ja je zaraz usunę, bo one ją mega kuszą. No tak, kto tu chodzi? Kto tu próbuje chodzić? Kto? Laurunia? No właśnie, i tak to właśnie wygląda. Każda szafka, stół, cokolwiek, wszystko jest w zasięgu jej ręki. Wszystkiego jest ciekawa, jak to dziecko w jej wieku. Ona za chwilę kończy roczek. 25 będzie miała roczek. I ona jest zainteresowana wszystkim. Oczy trzeba mieć z przodu głowy, z przodu i z tyłu głowy. Ponieważ wchodzi po prostu wszędzie. Brunia zajęła się sobą. Ona bardzo fajnie sama się bawi. Znaczy ze mną też i z rodzeństwem i z tatą, ale lubi sobie sama właśnie. Tu kupiłam jej ostatnio taki kosz, w którym przechowujemy te zabawki, którymi właśnie najczęściej się bawi. I ona sobie sama go przewróciła, tego kosza. I wyjmuje sobie z niego zabawki, jest... I masz co robić, nie, Laluś? Tak. Także właśnie kupiłam ten kosz, bo nie miałam w czym jej tych zabawek trzymać. Do pudełka w sumie... Miałam pudełko, ale to pudełko było takie nieporęczne. Ona nie mogła ani do niego zajrzeć, ani z niego sobie zabawek wyciągnąć. A tutaj ten kosz sobie stoi w tym miejscu zawsze i jak ma ochotę, to po prostu sobie wyjmuje i się bawi. Myślę, że fajne rozwiązanie na takie podręczne zabawki, które dziecko używa na co dzień. O, właśnie sobie siedzi. Przynajmniej troszeczkę czasu wiem, że jest zajęta i że nie broi. My mamy w planach spacer. Laura jeszcze siedzi i się troszeczkę bawi. Zauważyła, że siostra przyszła. O, proszę, proszę, proszę. Zauważyła, że przyszła siostra i się patrzy. Co, Laluś? Laura, no na razie. Laura, no co? No co? Gdzie szła siostra? Gdzie? Siostra nie chce być kręcona, filmowana, nie? Nie chce, no nie. Pokażę wam, bo jeszcze nigdy wam nie pokazywałam taką pasję mojego męża. Właściwie ta pasja już w tej chwili jest tak zeszła na drugi plan, bo mój mąż ma lekkie problemy z miednicą, ale Caruski cały czas, dłuższy czas, kilka lat właściwie, zajmował się bieganiem. Brał udział, ja sobie tu wejdę na tapczan i wam pokażę z bliska. Brał udział w maratonach, to są wszystkie jego medale, które pozdobywał. Trochę tego było. O, troszeczkę tych medali tu ma.
naprawdę uwielbiał to i brał w różnych właśnie tutaj w Anglii i nie tylko w Anglii, bo w Polsce też różne udziały w maratonach miał. O, proszę. No, ale no niestety w tej chwili na razie to nie wiem, czy chwilowo, czy na dłuższą chwilę to zawiesił z powodu tej miednicy. No miejmy nadzieję, że może jeszcze do tego wróci, bo dobrze mieć jakieś hobby, a tym bardziej, jeżeli jest to sport, zawsze wychodzi nam na zdrowie. Obiad nam się gotuje, ja dzisiaj mam rosół. Już zaczęłam gotować, jeszcze tam muszę dokończyć robienie tego rosołku. Pójdziemy sobie zobaczyć, jaką mamy dzisiaj pogodę. Moja dracenka, dałam ją tutaj teraz. No, myślę, że będzie ładnie, słoneczko już nam ładnie świeci. Chyba będzie fajnie. Tutaj widzicie, jest moja oliwka. Ja ją kilkakrotnie podlałam wodą z nawozem. I o, nowe listki już tu puszczę. Piękna jest. W zeszłym roku mi owocowała. Ja ją mam dwa albo trzy lata, nie pamiętam dokładnie. Ale listki ma boskie. Już właśnie dzisiaj zauważyłam, że tak bardzo je widać. Chyba nawóz tak na nią podziałał. Laura znowu kombinuje przy stole. Przed chwilą się bawiła. Teraz znowu się zainteresowana stolikiem. Tak, kochanie. Lauruś, usiądź sobie może trochę, co? Chodź, pójdziemy się pobawimy zabawkami. Chodź, daj mamy rączkę. Chodź, usiądź, siadaj ładnie. No, usiądź, tak. Mama ci da piłeczkę, dobra? Kulululu. Masz. Baw się ładnie, tak. Baw się ładnie. A propos roślin. Ktoś tu obiecywał, że już się nie da więcej na rośliny skusić. Pamiętacie ten kącik tutaj u mnie przy schodach? Tutaj stała ta dracena, taka kolorowa. No i kurde, byłam w zeszły piątek w Tesco. No i nie udało mi się jednak nie skusić. Skusiłam się jednak. Stała taka biedula w kąciku, po przecenie. Ona ma prawie metr wysokości, także ona jest wielka. Może tak na filmie tego nie widać, ale ona jest duża. No i się, kurczę, skusiłam. Mam nadzieję, że jej tu będzie dobrze, bo to jest ta ciemna odmiana. Ta ciemna odmiana, z tego co słyszałam, może mieć właśnie troszeczkę płócienia. Te pstrokaty muszą mieć więcej słońca. No piękna jest, no jest po prostu piękna i mi tutaj pięknie wypełnia ten kącik. O, zobaczcie, tu ma nowiutki liścik, pomiędzy tymi dwoma jest, może nie widać tego, chyba nie widać, jest jeszcze maluch. No jest wspaniała, mam nadzieję, że utrzyma mi się tutaj w tym kącie. Pasuje mi tu bardzo. Mówię, tak tutaj nie widać tego na filmiku, ale w rzeczywistości mega mi wypełnia ten kąt tutaj. Bo jednak, nie patrząc, ta dracena była dużo mniejsza, a ta jest taka fajna. Jest, okazała ta szeflera i naprawdę w tym kącie mi tu pasi. Także mam nadzieję, że się tu przyjmie i będzie jej tu dobrze. No, a my z Laurunią idziemy na śniadanko, tak? Idziemy na śniadanko, kochanie? Idziemy. Idziemy robić śniadanie, tak? Będziesz jadła? Jesteś głodomór, nie? Powiedz, ty wszystko jesz pięknie. A propos włosów, bo w ostatnim filmiku mówiłam, że będę farbować. Tak, farbowałam. Ale stchórzyłam i farbowałam garnierem tą 110. Garnier Bel Color. No niestety, to jest ta farba, którą farbuję cały czas. Myślę, że może tym razem, jak już będę miała odrosty, pofarbuję sobie castingiem, tak jak chciałam na początku. I może wyjdzie ok. Znaczy to nie, ja nie narzekam, nie jest zły ten kolor, może być. Ale po castingu właśnie, tak jak już mówiłam, miały bardziej wpadać w popiel. Ja na to liczę. I zobaczymy, co będzie. Pofarbuję je następnym razem. A tu Hania ma właśnie urodzinowy obiadek w specjalnej misce. Haneczka? Hanuś? Nie będziemy jej przeszkadzać. Niech ma, niech czuje, że są urodziny. A my się wyszykowałyśmy i zaraz idziemy na spacerek. No właśnie, jesteśmy w drodze do sklepu. Ładne słoneczko jest, idzie się całkiem fajnie. Laura szaleje, zobaczcie, ściągnęła skarpety. Lala, co ty robisz? I gołe stópki, girki wywalone na wierzch, nie? Girki wywalone, wywalone girki.
No, o proszę. Stópka na pierwszym miejscu. Także idziemy do sklepu. Trochę się zmęczyłam, mam kawałek drogi do sklepu, bo prawie 40 minut drogi. Ale idziemy. Mam nadzieję, że żaden kwiat mnie nie skusi. Bo by mnie mąż chyba z domu wyrzucił, jakbym przyszła z kolejnym. Pewnie bym go jakoś przemyciła, ale kurczę, nie będziemy robić jaj. No, także idziemy. Idziemy dalej. Powiem wam potem, czy było coś ciekawego, czy coś kupiłam, czy nie. I tak to jest. Tutaj idę sobie taką drogą na skróty. To jest takie osiedle domków. O, jak widzicie. Ładne, ładne to są te osiedla. Nie muszę, nie mogę powiedzieć, bo naprawdę są fajne. I to jest taki skrót właśnie, bo normalnie do sklepu idę 40 minut i jak idę tym skrótem, to tak mieszczę się w godzinie. No, więc idziemy. Wracamy, moi kochani. Nic ciekawego nie było. Kwiatki były te same, co w zeszłym tygodniu, także mnie nie skusiło. Trochę pada, marzy mi się kawa, coś do tej kawy. A w ogóle to padało. Jak stałyśmy w kolejce przed sklepem, za koszykiem, bo teraz jest w czasie tej pandemii, nie wpuszczają od razu do sklepu, tylko jest kolejka na zewnątrz. Jedna osoba wychodzi, druga osoba wchodzi. Tutaj jest tak właśnie. To zaczął padać deszcz. I trochę zmokłyśmy, ale nie było tak źle. Zrobiłam małe zakupy, kupiłam ananasa, słodkie bułki, przyprawę do ryb na jutro na obiad. I wracamy. I szczerze mówiąc wam już dość. Wczoraj trochę poćwiczyłam. Ćwiczę sobie, zrobiłam sobie taki trening półgodzinny. Ćwiczyłam troszkę i kurczę, nie wiem, czy źle stąpnęłam, czy co, strasznie boli mnie kolano. Także dzisiaj sobie odpuszczam, dzisiaj już ćwiczyć nie będę. Tylko wracam i piję kawę. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Jeżeli film wam się podobał, poproszę o subskrypcję, łapkę w górę. I myślę, że w niedługim czasie po raz kolejny się zobaczymy. Pa, pa!